sąd zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, no nie ma wątpliwości do tego, czy on jest poczytalny, czy nie. Robert J. pracował właśnie w Instytucie Zoologii i tam też dochodziło do skórowania zwierząt. Profiler FBI porównał działanie zabójcy Katarzyny Z. do zabójstw słynnego amerykańskiego seryjnego zabójcy, znanego jako rzeźnik z Plainfield. Kup książkę w przedsprzedaży na fanbook.store. Witam Państwa, ja nazywam się Artur Górski, a gościem kolejnego odcinka programu Zbrodnia jest Jan Głębioski. Psycholog kryminalny, biegły sądowy, który zajmował się licznymi zagadkowymi przestępstwami, także tymi, którymi żyła cała Polska. Wykładowca uniwersytecki, założyciel Centrum Psychologii Kryminalnej, tak? Autor publikacji na temat profilowania kryminalnego. Dziś chciałbym z moim gościem porozmawiać o sprawie, która bulwersuje od wielu lat, a ostatnio znalazła sądowy finał, który dla wielu jest również zaskoczeniem. Chodzi o uniewinnienie przez sąd Roberta J., człowieka, któremu zarzucano zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem studentki w Krakowie w 1998 roku. Ja pozwolę sobie przypomnieć tak w telegraficznym skrócie tę sprawę. 2 listopada 1998 roku 23-letnia studentka religioznawstwa w Uniwersytecie Jagiellońskim zniknęła bez śladu. Dwa miesiące później, w styczniu 1999 roku, jej szczątki zostały wyłowione z Wisły. Odnalazła je załoga statku, która zorientowała się, że ich silnik gwałtownie traci moc. Okazało się, że to za sprawą wielkiego płata skóry, który wkręcił się w śrubę. Z biegiem czasu odkryto więcej szczątków młodej kobiety. Okazało się, że ofiara, niczym w filmie Milczenie owiec, została odarta ze skóry. W 2000 roku sprawa została umorzona, ale wróciło do niej Archiwum X, czyli Policyjny Zespół do Spraw Niewykrytych. Kierujący śledztwem szef tej jednostki, Bogdan Michalec, powtarzał wielokrotnie, że w tej sprawie od takich typowych śladów kryminalistycznych ważniejsze jest poznanie osobowości sprawcy. No i 4 października 2017 roku, a więc już prawie dwa lata po zdarzeniu, zatrzymano 52-letniego Roberta J., znajomego ofiary. Po długim procesie, w trakcie którego sąd musiał zapoznać się i przeanalizować 380 tomów akt sprawy, zapadł wyrok skazujący Roberta J. na dożywocie. Ale już w apelacji został uniewinniony. Sąd wprawdzie stwierdził, że nie może zaręczyć, że oskarżony nie popełnił tego przestępstwa, ale też nie dysponuje dowodami bezwzględnie wskazującymi na winę. Prowadzący sprawę prokurator Piotr Krupiński zapowiedział kasację wyroku i zapowiada się ciąg dalszy. Czego zabrakło, żeby potwierdzić wyrok, który zapadł w pierwszej instancji? No zapewne bardziej przekonujących dowodów o tym, że Robert... 380 tomów fakt jednak. No, tylko pytanie nie ilość, a jakość tego, co jest w tych dowodach. Rzeczywiście obiektywnie ta sprawa nie była łatwa, jeśli chodzi w ogóle o ten materiał dowodowy. Pierwsza rzecz, musimy pamiętać, że to była końcówka lat 90., więc technologia, o której myślimy dzisiaj, no nie funkcjonowała tak. To już nie mówiąc o takich kwestiach jak na przykład monitoring miejski, który dzisiaj bardzo pomaga w wykrywaniu wielu przestępstw. W te 25 lat więcej, 27, tak jak się dobrze liczę, lat temu. Przez długi czas ten monitoring, nawet kiedy już zafunkcjonował, był kiepskiej jakości. Policjanci bardzo narzekali na to, że nie są w stanie niczego wyczytać z obrazu. Kolejna rzecz. Typowe techniki kryminalistyczne, chociażby no do dzisiaj coś dzisiaj oczywistego jak analiza DNA. W końcówce lat 90. to był nadal nowość. Kiedy ja zaczynałem pracę w 2005 roku tutaj w warszawskiej policji, pamiętam, że przy mojej pierwszej sprawie zabójstwo okazało się, że jest to tak drogie i tak jest mało instytucji, które robią fachowe analizy DNA, że się zastanawiano, czy coś takiego zrobić, czy nie. Tutaj mamy kwestię też jakby znalezienia tej skóry, z tej powłoki skórnej zdjętej z tej biednej dziewczyny. No to już, jak powiedziałeś, to wszystko było w wodzie, było też wkręcone w śrubę, więc też na pewno dotykali to ci, no, ta ekipa z tego
Byłoby chyba taki stateczek, taka pogłębiarka, jeśli dobrze pamiętam, piaskarka, coś takiego. Tak zwany pchaczbarek. O, pchaczbarek. I oni też wyjmując to, zobacząc, co to jest, co się im wkręciło w tą śrubę, też dotykali. Więc rzeczywiście jest już sam ten materiał no, utrudnia izolację DNA. No i tutaj rzeczywiście był... No tak, ale jednak bez trudu, przynajmniej bez większego trudu, udało się ustalić, czyje to zwłoki. No, po jakimś czasie, tak, no bo to oczywiście wiadomo... Jedynie śladów sprawcy zabrakło. Tak, weryfikowano, no mówimy oczywiście o ustaleniu sprawcy, weryfikowano, kto jest zaginiony i rzeczywiście podtypowano tą Katarzynę Z, a później rzeczywiście to potwierdzono, że to ona. No tu mówimy o śladach właśnie dotyczących, wiążących jakby sprawcę. Że on teraz, jakby już wiedząc, jaki był finał, no to rzeczywiście mieliśmy włos, który znaleziono w łazience Roberta J., z którego nie dało się właśnie wyizolować DNA. To jest tak zwana... Zdarzają się takie sytuacje, że analiza. Nie da się... No oczywiście, no, materiały są różne i tutaj się okazało, że da się zrobić tak zwaną analizę morfologiczną, czyli typ włosa, jego budowę. No i rzeczywiście jest, możemy powiedzieć, podobny do włosów, jaki miała ta dziewczyna. To jest taki sam typ włosa, natomiast nie można potwierdzić, że to jest włos z jej głowy. Więc jest coś podobnego, ale nie do końca pewnego. Teraz dowiedziałem się też z mediów, że znaleziono jeszcze przy zwłokach jakiś fragment, czy cały pióro bażanta, a on takiego wypchanego bażanta miał w domu. Natomiast również nie ma potwierdzenia, że to jest 100% to samo pióro z tego samego egzemplarza. No, tu wiemy, że te zwłoki też no, pływały w wodzie, były wkręcone w tą śrubę, więc też mogły być pewne rzeczy naniesione, które nie są związane bezpośrednio ze sprawcą też. Czyli mocne poszlaki, ale jeszcze nie dowody. Poszlaki, ale nie dowody. Na pewno też to, co tutaj media nam powiedziały w tej ostatniej odsłonie, ponieważ pierwszy proces, pierwsza instancja była cała utajniona, więc też tylko się zastanawialiśmy, co się tam za tymi zamkniętymi drzwiami dzieje, jak przebiega proces, więc też jak ogłoszono, że Robert J. jest winny i skazano go na dożywocie w pierwszej instancji, nadal nie wiedzieliśmy dlaczego, tak? No, trzeba było wierzyć rzeczywiście, że oni te dowody ocenili dobrze i dla pewnych osób to było małe zaskoczenie, dla niektórych była to ulga, natomiast wszyscy też, którzy się interesowali tą sprawą, zastanawiali się, co się będzie działo dalej właśnie na poziomie sądu apelacyjnego. No i tu rzeczywiście sąd apelacyjny odtajnił to, no i wreszcie opinia publiczna mogła się dowiedzieć właśnie, czym dysponuje prokuratura jako dowodami. No i teraz się okazało, że były jeszcze zeznania dwóch świadków, najprawdopodobniej sąsiadek Roberta J., bo w tych fragmentach, które były w mediach, chodziło o to, że go widziały na klatce schodowej. I tu muszę troszkę ciebie sprostować z tego wstępu, ponieważ powiedziałeś, że Robert J. był znajomym Katarzyny Z. Tego też nie wykazano w tej sprawie, nie potwierdzono, czy oni się mogli znać. Na pewno nie byli długotrwałymi znajomymi, to nie była jakaś długa znajomość sąsiedzka i tak dalej. Więc jeśli się rzeczywiście poznali, to stosunkowo krótko przed tym zdarzeniem, natomiast nie było na to też takich potwierdzeń, dowodów, no poza zeznaniami tych dwóch osób, które mówiły, że widziały go, jak on szedł na klatce schodowej w towarzystwie właśnie tej Katarzyny Z. No i tutaj jest też dla mnie jako psychologa ciekawa historia, ponieważ jedna z tych świadków, dzisiaj dorosła kobieta, wtedy była 7-letnim dzieckiem i ona była przesłuchiwana już wiele lat po. Możemy sobie tutaj nawet tak zaokrąglić około 20 lat potem. I też było bardzo ciekawe właśnie dla mnie, czy osoba, która dziecko ma 7 lat, mija się z kimś, co musi trwać bardzo krótki czas, tak, mijają się na klatce schodowej, no i tutaj, jak podały media, miały zwrócić na to uwagę ta matka ze swoją córką, że to jest nietypowe, ponieważ wcześniej tego Roberta w towarzystwie żadnej kobiety nie widziały, więc to był taki niby ewenement i to miało zwrócić ich uwagę. No i tu już wiemy, że ta dorosła kobieta nie była tak kategoryczna w tych swoich już wspomnieniach, że może to była, może ona, może nie do końca wiedziała, kiedy to się wszystko działo, też były jakieś tam widełki czasowe. No i chyba też podobnie potraktowano zeznania obecnie dorosłej kobiety, która
no, postrzegała wtedy to jako dziecko. No i tutaj doczytałem, tylko już teraz nie pamiętam, czy to był komentarz obrońców Roberta J., czy prokuratury, czy sądu. W każdym razie tutaj powątpiewano właśnie, czy ona może to zapamiętać, i zwrócono uwagę na to, że one mogły też w domu o tym rozmawiać. Jednak to była sprawa bardzo medialna przez długi czas. Też na pewno inaczej to było odbierane w Krakowie niż w Warszawie, bo to była sprawa lokalna. No jeśli one są też sąsiadkami lub jakimiś osobami blisko mieszkającymi, skoro na klatce schodowej się mijali, no to też pewnie dla nich ta była informacja jeszcze bardziej znacząca, zwłaszcza kiedy tego Roberta J. już zaaresztowano, no bo osoba, które one znały. No ale też zastanawiałem się, jak to na wyobraźnię i w ogóle emocje dziecka wpływa, że mówią w telewizji, że wyciągnięto ściągniętą skórę z człowieka, z kobiety. To jest ich okolica, to jest ich miasto. No też nie wiemy, co tam rozmawiali ludzie na ulicach, w domu, wśród kolegów, jakie były opowieści, więc rzeczywiście po wielu, wielu latach te wspomnienia mają prawo być zniekształcone. No jeśli, nie wiem, co prawda, powiedzmy, jeśli to jest teraz kobieta około 30 lat, no to nie jest to jeszcze tak odległy czas, bo chciałem ciebie zapytać, czy ty pamiętasz swój pierwszy dzień w szkole, kiedy miałaś 7 lat? To jest bardzo wyraziste. Trochę pamiętam, ale muszę ci powiedzieć, że gdybym na podstawie tej swojej wiedzy, tej swojej pamięci miał coś udowodnić, prawda? Gdybym był pozwany w jakiejś sprawie, byłoby to niewiarygodne. Jak była ubrana osoba, która cię prowadzała? W tamtych czasach było się ubranym raczej standardowo, biała koszula, czarne spodnie. Jak nauczycielka była ubrana, bo to są te kwestie, tak? Bo w tych zeznaniach są takie rzeczy, czy oni rozpoznali rysopis, może to była jakaś inna kobieta, z którą szedł, nawet jeśli szedł ten Robert Jo z jakąś kobietą. Skąd wiadomo, że to była ta Katarzyna Z? Dokładnie. Słuchaj, używając terminologii plastycznej, no nie był to widok, tylko powidok, który być może być dowodem, ale niekoniecznie. Słuchaj, przejdźmy od takich typowych spraw kryminalistycznych troszkę do psychologii. Chciałbym o Robercie J. porozmawiać. On wydawał się kandydatem wręcz idealnym. Był, przynajmniej takie pojawiały się głosy, dziwakiem, który na przykład miał zwyczaj przebierać się w damskie stroje. Podobno lubił dręczyć zwierzęta. Pojawili się w czasie śledztwa świadkowie, którzy widzieli, jak podduszał jakieś zwierzęta w laboratorium, a przez jakiś czas był pracownikiem Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z kolei służbę wojskową odpracowywał w prosektorium, co, bądźmy szczerzy, może wpłynąć na psychikę młodego człowieka. Też uważasz, że on był idealnym kandydatem? Też pytanie, czy sam sobie wybrał to miejsce, no bo podstawą jest odbywanie służby wojskowej i dopiero, żeby zastępczo to albo ktoś jest przydzielony, albo sobie też coś się wybiera. Nie wykluczam, że jest możliwość wyboru. A tutaj mieliśmy tutaj jasność co do tego, czy on to sobie sam nie wybrał, tego, czy tego, został skierowany. Tego nie wiem. No właśnie, więc to też byłoby ciekawe, bo to by na przykład wzmacniało ten, nazwijmy, jego profil w kierunku bycia sprawcą, gdyby na przykład się sam sobie człowiek wybrał. No teraz pytanie, co jest bardziej obciążającego emocjonalnie? Praca w prosektorium przy zwłokach, czy odbycie zasadniczej służby wojskowej. No, może dla kogoś bycie w kamaszach w wojsku jest na tyle traumatyczne, że woli przy zwłokach pracować, a być może właśnie jest tak, że byłoby to dziwne, że dla innej osoby wolałbym posiedzieć trochę w koszarach, a nie przy denatach, przy nieboszczykach jakieś tam prace wykonywać. Więc rzeczywiście, gdyby on sobie to wybrał, no to mógłby pokazywać, że no coś go ciągnie w tym kierunku. Znaczy jest to generalnie w tamtych czasach do odbycia zastępczej służby wojskowej kierowana do właśnie do takich miejsc, jednostek, gdzie niekoniecznie normalny obywatel chciałby być. Czy to prosektorium, czy na przykład kopalnia. Jednostka ZOMO, albo tak, kopalnia. Albo kopalnia. To były ciężkie na ogół. Ciężkie, a w wypadku ZOMO no jeszcze jakoś tam obciążało moralnie tę osobę, która trafiła, czasami w ogóle nie wiedząc, co to jest i tak, która naprawdę nie chciała być tym ZOMowcem, no ale stawała się nim. Odpowiadając na twoje pytanie, czy on jest 100% kandydatem, trudno mi tak kategorycznie odpowiedzieć. No ja też nie znam... Może nie 100%, tylko idealnym z punktu widzenia oskarżenia.
No, z punktu widzenia oskarżenia być może idealnie. A również mediów, skoro rzeczywiście oskarżono go i prokuratura jest przekonana o jego sprawstwie przy tych poszlakach. No, to, że ktoś pasuje w profil psychologiczny sprawcy, ma podobne cechy, to jest jakiś kierunek, przede wszystkim dla śledczych. Tutaj żaden profil psychologiczny w tej sprawie, zresztą były robione przynajmniej dwa, jeśli się nie mylę, profile. Zresztą tutaj też mogę tobie i państwu powiedzieć taką anegdotkę, bo ta sprawa też jakby bardzo mnie interesowała od samego początku, ponieważ kiedy kończyłem studia, zainteresowałem się profilowaniem. Oczywiście naczytałem się różnych książek o seryjnych mordercach, sporo literatury anglojęzycznej, wspomnienia różnych agentów FBI właśnie, które już dzisiaj są tutaj znane na naszym rynku. Ja wtedy jeszcze ściągałem książki z zagranicy. No i zacząłem się zastanawiać, czy ktoś się w ogóle tym profilowaniem sprawców w Polsce zajmuje. No i tutaj dowiedziałem się jakimiś tam kierunkami, drogami psychologicznymi, czy ktoś taki w Polsce jest, i odesłano mnie, skierowano mnie do Instytutu Ekspertyz Sądowych właśnie w Krakowie. No taka bardzo prestiżowa, też z dużą marką i też tradycją instytucja pracująca dla wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. I tam jest też właśnie, oprócz różnych zakładów, jest też zakład psychologii sądowej. No i tam właśnie pracują psychologowie, którzy między innymi byli pionierami tego współczesnego profilowania w Polsce. No i tutaj przyznam się, że pod pretekstem przeprowadzenia wywiadu, bo tak chciałem przekonać tych ekspertów, a tutaj trafiłem, akurat odebrał telefon dr Maciej Szaszkiewicz, dzisiaj już jest na emeryturze, ale też jest, można powiedzieć, jednym z najbardziej takich zasłużonych, jeśli chodzi o rozwijanie profilowania w Polsce. Jest też autorem wielu publikacji na ten temat, no i też bardzo wiele opinii sporządził. No i zapytałem się, czy się właśnie on zajmuje tym profilowaniem, czy oni coś takiego robią, i czy mógłbym do niego przyjechać zrobić wywiad do gazety uczelnianej, studenckiej. Aha. Byłem przekonany, że ja jestem najbardziej zainteresowany tym wywiadem, ale tak jakbym powiedział, jestem tylko studentem, który się interesuje i czy pan mi o tym opowie, no może by nie znalazł czasu, a tutaj tak chciałem, że to jest jakaś większa działanie, żeby zrobić to do gazety studenckiej. Zresztą ja pisałem do tej gazety studenckiej, więc nie było to zupełne, że tak powiem, kłamstwo, troszkę naciągnąłem po prostu tą motywację, że nie jest to tylko moje zainteresowanie, ale chcę też o tym opowiedzieć swoim kolegom, koleżankom, studentom. I pojechałem rzeczywiście do Krakowa. To był rok 2000 i ta sprawa właśnie zabójstwa Katarzyny Z, wyłowienia tej powłoki skórnej, była świeża, bo miała dopiero około roku. I właśnie Instytut Ekspertyz Sądowych był tym pierwszym miejscem, gdzie sporządzano profil. Wykonywano też różne konsultacje dla policji. Porównywano też z innymi A przepraszam, sprawami. Że przerwę. Czy już wtedy funkcja profilera, czy tam psychologa sądowego istniała? Bo to zdaje się był fach, który raczkował w Polsce. Znaczy psychologia sądowa tak, tylko różne też mieli obowiązki ci psychologowie sądowi. Natomiast profilowanie już istniało, chociaż wtedy się nazywało to portretem psychologicznym, a nie profilem kryminalnym, to się ta nazwa przyszła do nas z zachodu, a u nas tak tradycyjnie się nazywało to profilowaniem, przepraszam, portretem psychologicznym, sporządzaniem portretu psychologicznego. I takie najwcześniejsze próby, czyli one zupełnie inaczej wyglądają niż dzisiaj, bo wtedy były bardziej intuicyjne, takie trochę z głowy ktoś wymyślał, no teraz są ludzie przeszkoleni, mają pewien schemat, kroki, które muszą przejść, żeby ten profil sporządzić, no to taki pierwszy profil, który znalazłem, to był 64 rok, też zresztą sprawa zabójstwa na tle seksualnym w Krakowie. Ale jeszcze przed sprawą Marchwickiego? Jeszcze przed sprawą Marchwickiego kilka lat. To końcówka lat 60., początek 70. Tak. I tam profile rzeczywiście były już robione na tym zaawansowanym etapie, czyli właśnie już w latach 70. Tutaj... Z tego co wiem, przy udziale amerykańskich profilerów. Również, bo rzeczywiście tam był cały zespół polskich ekspertów, też korzystali z niemieckiego medyka sądowego i na etapie już procesu ściągnęli z zagranicy, co był rzeczywiście ewenement Jamesa Brassella, można powiedzieć, jak tych agentów FBI nazwę ojcami profilowania, to jego muszę nazwać dziadkiem profilowania. To był psychiatra, który też jeszcze tak bardziej intuicyjnie, bez takich... Trochę nasz Jerzy Pobocha? No, powiedzmy coś takiego, i rzeczywiście on nawet przyjechał do Polski wtedy.
On już był znany jakby na świecie głównie z dwóch spraw: szalonego bombera w Nowym Jorku, który pod koniec II wojny światowej i po wojnie światowej wysyłał bomby i listy. I tu był taki bardzo duży sukces, ponieważ trafnie go wytypował właśnie Brussels. Druga sprawa był seryjny gwałciciel i dusiciel przy okazji, bo swoje ofiary również dusił, oprócz zgwałcenia w Bostonie. I też tutaj typował, że sprawca jest pojedynczy, chociaż były takie wersje śledcze, że może działa kilku równolegle. Wtedy zwracano uwagę, że ofiary tego dusiciela z Bostonu były różnej rasy, różnej grupy etnicznej, a wtedy była taka bardziej prawidłowość statystyczna, że częściej sprawcy seksualni zabijali w obrębie własnej rasy. Więc tutaj Brussel miał takie sukcesy już na swoim koncie i rzeczywiście ściągnięto go w czasach jednak PRL-u, komuny, więc za tej żelaznej, uchylono tej żelaznej kurtyny i przyjechał. Między innymi też dlatego pewnie, że jedną z ofiar Wampira Zagłębia była polityczna. Tak, była siostrzenica Edwarda Gierka. Jolanta Gierek właśnie, tak. Bratanica. Skoro to samo nazwisko, tak. Trochę odeszliśmy od tej twojej anegdoty, więc rozumiem, że ta sprawa tych oskurowanych zwłok wyciągniętych z Wisły jakoś wpłynęły na twoje życie zawodowe, na twój wybór. Tak, zmotywowało mnie jednak, że z takich pomysłów studenta, no może już kończącego studia, ale właśnie to jest taki moment, że się trzeba zastanowić, co robić po tych studiach, w którym kierunku już pójść. To mnie bardzo zmotywowało, bo zobaczyłem, że to nie są tylko amerykańskie książki, to nie są tylko seryjni zabójcy tropieni przez FBI, ale naprzeciwko mnie siedzi... Nie te bandy, tylko tak, mamy w Polsce. Tylko mamy w Polsce i siedzi naprzeciwko mnie człowiek z krwi i kości, który akurat mieszka w Krakowie, zajmuje się tym zawodowo i jest taka sprawa, że to nie są właśnie kradzież przysłowiowych słoików z piwnicy, tylko jest ekstremalna, no można powiedzieć też w skali światowej kryminalistyki. Absolutnie. I kryminologii, zabicie człowieka, żeby zdjąć z niego skórę. Umysł jednak tego człowieka, który to zrobił, no jest fascynujący, on jest odrażający jednocześnie, jest przerażający, ale to nas przyciąga i pomyślałem, że taka praca właśnie, analizowanie takich przypadków byłoby niesamowitym satysfakcją i by mnie to bardzo, że tak powiem, kręciło. No i rzeczywiście po tej rozmowie z doktorem Szaszkiewiczem zrobiłem wszystko, żeby zostać tak zwanym profilerem, no i udało się. Więc pozostańmy przy Robercie J. i jego profilu. Roberta J. opuściła żona. Od tego czasu podobno obsesyjnie nienawidził kobiet. Tutaj nasuwają mi się skojarzenia z Unterwegerem, prawda, tym austriackim seryjnym zabójcą. Uważano, że zabójstwo Katarzyny Z. mogło mieć związek z tamtym nieudanym związkiem. Oczywiście przywołując pewne fakty, czy może pseudofakty, musimy pamiętać, że mowa póki co o człowieku niewinnym, uniewinnionym prawomocnym wyrokiem. Ale czy to, że nie, czy rzeczywiście badano to, że on nienawidził kobiet w związku z tym, że opuściła go żona? No myślę, że taki wątek powinien być zbadany. Ja od razu też powiem, ja nie pracowałem przy tej sprawie, a gdybym pracował, to też bym nie za bardzo mógł opowiadać o szczegółach, więc ja też nie znam, a zwłaszcza tego już aktualnego też materiału dowodowego, który był w sądzie. Ja miałem trochę takich informacji od właśnie, można powiedzieć, kolegów twoich po fachu, od dziennikarzy śledczych, a dokładnie jednego z dziennikarzy śledczych z Krakowa. Zresztą wystąpiłem w takim materiale, który wtedy mi mówiono, że był też konsultowany z prokuraturą. Nigdy tego co prawda nie zweryfikowałem u źródła, że rzeczywiście wtedy po raz pierwszy usłyszałem nazwisko Roberta od tego dziennikarza, więc on już wtedy był w zainteresowaniu na pewno policji. Pokazano też mi kilka takich materiałów, które pochodziły z akt. No i tutaj ten dziennikarz śledczy opowiadał, że jakby to jest pod nadzorem też prokuratury ten materiał i nawet też były takie sugestie, żeby pewne wątki poruszyć w tym moim komentarzu. Ja taki robiłem quasi profil przed kamerami tego materiału, tego programu interwencyjno-śledczego. Bo być może właśnie ten wtedy już typowany przez policję Robert J. może mógł to oglądać. Więc to była trochę taka też, oprócz skomentowania, jeszcze taka, nazwijmy, trochę prowokacja dziennikarsko-prokuratorska. No przynajmniej ja taką legendę od dziennikarza usłyszałem. Ona brzmiała dla mnie bardzo też wiarygodnie i jakby dalsze działania tutaj się potwierdzały, rzeczywiście, że mogło to być rzeczywiście nadzorowane przez prokuraturę. Więc ja jakieś tam informacje mam, no ale to też muszę zastrzec, że nie znam aż takich detali. No więc
czy to było weryfikowane, czy nie. Zakładam, że skoro była taka hipoteza, to powinno to być sprawdzone. No, od strony psychologicznej jest oczywiście jakaś podstawa, bo jest tak zwane to przeniesienie i wielu sprawców swoje żale z jakiejś konkretnej osoby przenosiło, uogólniało na innych ludzi. Tu mogę podać taki przykład. Czy to w ramach płci, czy rasy? Płci określonej grupy. Tak, czy jakiegoś elementu, który przypominał to. To może tu zobrazuję akurat nie polskim przypadkiem, a amerykańskim seryjnym zabójcą Edmundem Kemperem, który był, zabijał młode kobiety, studentki przede wszystkim. Zresztą też ciekawy przypadek, bo to chyba jedyny seryjny morderca, który się oddał w ręce policji, ponieważ ostatnią jego ofiarą była jego własna matka i to zresztą bardzo inteligentny człowiek, miał ponad 150 punktów ilorazu inteligencji w testach. Nagle zrozumiał po zabójstwie swojej matki, że tak naprawdę chodziło mu przez całe życie o jego matkę. I tamte, bo ona miała jakieś traumy z dzieciństwa, jakieś żale do niej i tamte właśnie ofiary były tak naprawdę przeniesione, bo on najpierw długo nie mógł, jakby to powiedzieć, zebrać się do tego zabójstwa, jakby się przekonać, żeby zabić własną matkę, a właśnie miał tą niechęć do kobiet, która właśnie była przeniesiona z relacji z matką. Więc rzeczywiście to jest jakby prawdopodobne. Chociaż tutaj znowu jest intrygujący ten potraktowanie tego ciała, czyli zdjęcie tej skóry. To jest właśnie ciekawe, chciałbym ci to przerwać. Po co to robić? Profiler FBI, który również brał udział w tym śledztwie, porównał działanie zabójcy Katarzyny Z do funkcjonowania, do zabójstw słynnego amerykańskiego seryjnego zabójcy Eda Gaina, znanego jako rzeźnik z Plainfield. Ten z kolei miał zwyczaj wyprawiania skór swoich ofiar, a to robił z nich abażury do lamp, kompletne ubrania z czaszek, robił miski. Czy to jest ten typ osobowości? No tutaj są pewne elementy podobne, ale nie do końca, ponieważ sprawca, kimkolwiek on jest, tą skórę wyrzucił, pozbył się jej. Nie zachował sobie jej tak jak Edward Gein, który, no, można powiedzieć, miał z tego jakieś, nie wiem, pamiątki, fetysze, takie rzeczy. Tutaj jednak ten sprawca tej skóry się pozbył. Jednak chodziło ewidentnie nie o samozabicie, ale też o jakiś rodzaj znęcenia się nad zwłokami. Tak, no i tutaj wersja prokuratorska była taka, że ta skóra została zdjęta z tej dziewczyny po to, żeby ten sprawca na siebie to zakładał. No i to było jakby tutaj z tym, co przytoczyłeś, że podobno miał to zakładać jakieś ubrania tak kobiece, więc być może to też chciał na siebie założyć. I rzeczywiście, jak wspomniałeś o Milczeniu Owiec, no to Milczenie Owiec to było początek lat 90. premiera, już teraz nie pamiętam, chyba w 91 roku była ogólnoświatowa. Do nas dotarło z małym opóźnieniem, wtedy akurat tak. Wpisuje się w pewien, w pewną rzeczywistość czasową. Tak, natomiast już o tyle było to, że sprawca mógł to obejrzeć. I teraz jak przypomnimy sobie Milczenie Owiec, tam jest taka scena, że jest ta piwnica Buffalo Billa, czyli właśnie tego seryjnego mordercy z tego filmu, który właśnie porywa kobiety większych rozmiarów, takie dość spore, ponieważ właśnie chce z nich ściągnąć skórę i żeby na mężczyznę ten rozmiar skóry pasował, więc on musi być na tyle duża kobieta, żeby była większa od niego, żeby mógł tą skórę założyć. No i on jeszcze wcześniej je chwilę przetrzymuje po to, żeby je trochę tam odwodnić, żeby ta skóra była luźniejsza, no i dopiero je zabija. I tam jest taka scena, dosłownie też przelatuje kamera i w tle stoi taki manekin krawiecki, na którym są te już części tych poprzednich ofiar poszywane w to jego ubranie. No i tutaj muszę powiedzieć, że ta skóra z Wisły Krakowskiej bardzo przypomina to, co jest w tym scenie właśnie Milczenia Owiec. No więc to też takie było, że być może sprawca się tym trochę sugerował. Chociaż ja bym powiedział, że kontr taką hipotezę do zweryfikowania, że wcale to nie musi być też tak, że sprawca ściąga tą skórę, żeby na siebie założyć, ale może ją ściągać po to, żeby ją ściągnąć. Czyli celem jest sam proces ściągania, skórowania. I to może być radość, tak jak powiedziałeś, znęcanie się nad zwłokami. Jak wypychanie bażanta, czy jakiegoś innego zwierzęcia. Nie po to, żeby właśnie ubierać się to, tylko zdjąć. No i tutaj rzeczywiście
były też te informacje, które jakby są spójne, ten nazwijmy profil pasuje, ponieważ Robert J. pracował właśnie w Instytucie tych Zwierząt Egzotycznych zoologii, tak. czy Zoologii i tam też dochodziło do skórowania zwierząt, które padły. Więc on takie rzeczy mógł wykonywać albo wręcz wykonywał, więc to też była kolejna taka przesłanka, no tutaj można powiedzieć poszlaka, że interesował się, czy mógł się interesować tym skórowaniem. Więc tutaj cel mógł być taki, że po prostu zdejmę skórę z człowieka, skoro już zdejmowałem ze zwierząt, zobaczę jak to jest i wcale jej nie muszę już zakładać na siebie i kiedy zrobiłem to, jest ona już mi niepotrzebna, więc mogę ją wyrzucić, tak. No tutaj rzeczywiście też nie znaleziono całości ciała niestety tej ofiary. Na pewno nie znaleziono jej głowy, z tego co pamiętam. Tam jeszcze chyba noga była znaleziona. No więc rzeczywiście też widać, że te szczątki tej ofiary były gdzieś porozrzucane w innych też miejscach, no i nie udało się ich ustalić. A wiesz, tym co mówisz, nasuwa mi się pewna analogia ze sprawą oczywiście doskonale ci znaną Kajetana Poznańskiego, który w 2016 roku, a więc dobrze mówię, zabił swoją nauczycielkę języka włoskiego, skądinąd też o imieniu Katarzyna, poćwiartował, przewiózł worku do swojego mieszkania, gdzie te zwłoki podpalił. Motywy jego postępowania były przerażające, bo on chciał się, jego słowa, przekonać, że życie ludzkie niewiele się różni od życia, powiedzmy, świni czy komara. Jeśli on oskurowywał, teraz przechodzę do Roberta J., znaczy Roberta J., inaczej, do sprawcy, bo wcale nie wiemy, czy to był Robert J., do sprawcy tego zabójstwa w Krakowie. W każdym razie tam, jeśli... Wydaje mi się, że tam mogła być podobna motywacja. No zdjąłem skórę ze zwierzęcia, zdejmę skórę z człowieka, przekonam się, czy jest jakaś różnica. Tak mogło być. Poza tym też, jeśli ktoś to robi i czerpie z tego satysfakcję, nie jest to tylko czysta na przykład praca, tak, przy, nie wiem, uboju zwierząt czy skurowaniu ich, ale sprawia to przyjemność, to też czasami człowiek chce zwiększyć tą przyjemność. I tutaj może być tak jak zwiększaniem dawek jakiejś, nie wiem, substancji, żeby poczuć efekt tej substancji, że, nie wiem, jakiś narkotyk trzeba zażyć już więcej trochę, żeby poczuć jego działanie. Więc to w ogóle u sprawców, zwłaszcza z tłem seksualnym, jest taka prawidłowość, że oni bardzo często eskalują swoje działania, żeby dostarczać sobie więcej bodźców tych, które sprawiają im przyjemność. Więc jeśli na przykład rzeczywiście ktoś się znęca nad zwierzętami, po jakimś czasie jakby się przyzwyczaja, znieczula trochę do tego i mówi, to już nie sprawia mi takiej przyjemności jak kiedyś, chciałbym coś większego, coś lepszego, coś bardziej emocjonującego. I tutaj rzeczywiście może przejść na ludzi. Więc to też ta prawidłowość jest jakby prawdopodobna psychologicznie. A jeszcze wracając do samego Roberta J., tutaj też trochę jego charakterystykę przytoczyłeś, ale warto też wspomnieć, że no bo też obrona, zresztą jego ojciec, jeśli dobrze pamiętam, bo jakoś nie pamiętam jego matki z mediów, kilkukrotnie przynajmniej wypowiadał się też w mediach i to nawet chyba pod swoim pełnym nazwiskiem. No to przypominał i podkreślał, że Robert J. leczył się psychiatrycznie, zdiagnozowano, miał schizofrenię paranoidalną. No więc to znowu jakieś takie nie do końca racjonalne działania sprawcy, że po co tą skórę ściągać z człowieka dla jakichś celów bliżej nieokreślonych, może się wpisywać właśnie w jakieś takie motywy urojeniowe. Tak? No i tutaj w zależności już jakie ktoś ma urojenia, to mogą być różne, to mogą być jakieś od urojeń religijnych, urojeń właśnie zmiany ciała, zmiany płci, no to już choroba potyka, więc też takie dziwaczne działanie, po co ściągnąć skórę człowieka, można powiedzieć z powodów po prostu chorobowych sprawcy, więc znowu to była jakaś taka też przesłanka, bo powiedziałeś, że Robert J. był opisywany przez otoczenie jako tak zwany dziwak. Osoba zwracająca uwagę, zresztą też obrona tak to mówiła, że dobra, on może był dziwakiem, ale nie był mordercą, tak z powodu tutaj z poziomu obrony. No więc tą dziwaczność też mogłaby jego choroba tłumaczyć i byłoby to znowu zgodna rzecz z już konkretną cechą Roberta J., a tym, co byłoby na przykład w profilu nieznanego sprawcy, że sprawca może być zaburzony. Natomiast tu znam, pokazuje jeszcze inną jakby aspekt tego, że jeśli działał i ta motywacja była urojeniowa, czyli działał, kiedy chorował, to powinien by zostać uznany za niepoczytalnego. I to też
też z punktu widzenia mojego zawodu jako psychologa bardzo mnie zaintrygowało. Oczywiście tutaj w ogóle, nawet jeśli proces jest jawny cały, to opinie dotyczące takich intymnych sfer, jak właśnie zdrowie, w tym zdrowie psychiczne oskarżonego, jest wyłączana jawność. Czyli kiedy ja na przykład idę do sądu i opowiadam o swoich badaniach oskarżonego, no to wtedy rzeczywiście publiczność i dziennikarze są zazwyczaj wypraszani, bo jest cały czas też domniemanie niewinności i nawet mordercy też ta intymność co do jego cech psychicznych no, powinna być zapewniona. Więc tutaj nie znam tej opinii. Na pewno był, myślę, że co najmniej pewnie tak jak wspomniałeś o Kajetanie Poznańskim, to wiemy, że go trzy zespoły opiniowały. Pierwsi go uznali za niepoczytalnego, drudzy już za ograniczoną. Podobnie było zresztą ze Stefanem Wilmontem, zabójcą prezydenta Gdańska, panem Adamowiczem. Czyli tutaj też go badały trzy zespoły tego sprawcę i też najpierw były różne te opinie, poczytalny, niepoczytalny, ograniczona poczytalność. Zresztą ten sprawca z Gdańska również miał zdiagnozowaną schizofrenię, ale akurat podczas odbywania kary więzienia za te swoje napady. No więc też tutaj było pytanie, czy ta diagnoza z tych czasów więziennych jest trafiona. No i tutaj też ciekawa rzecz z tym Robertem J. Chciałbym taką opinią, czy przez ciekawość moją zawodową się zapoznać, bo bardzo rzadko się zdarza, żeby osoba, która się choruje, leczy psychiatrycznie, została uznana za poczytalną. Oczywiście jest to możliwe, bo kiedy nie działa, jakby objawy choroby są wycofane, tak zwana remisja, jeśli chodzi o chorobę psychiczną, czyli tak zwany zaleczony, na przykład schizofrenik, może działać zupełnie racjonalnie i może dokonać przestępstwa z zachowaną poczytalnością. Ale rzeczywiście w praktyce, zwłaszcza naszej sądowej, bardzo rzadko się to zdarza. Jeśli ktoś się leczył psychiatrycznie, to bardzo często jednak jest uznawany za osobę niepoczytalną. No więc to też jest ciekawa kwestia tego procesu, że mimo jakby dokumentacji i faktu leczenia, tutaj sąd zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, no nie ma wątpliwości do tego, czy on jest poczytalny, czy nie. Tak? Uznając go za poczytalnego. Tak, uznali go za poczytalnego, ponieważ gdyby był niepoczytalny, powinno być umorzone postępowanie, a on ewentualnie zostałby skierowany, no wiadomo, jeśli był uznano, że jest sprawcą takiego czynu okrutnego morderstwa, no to by skończył w szpitalu psychiatrycznym na specjalnym oddziale psychiatrii sądowej, tam gdzie właśnie niepoczytalni sprawcy są no, leczeni. Póki co Robert J. jest człowiekiem wolnym i takie pytanie na koniec. No jak wspomnieliśmy, prokuratura zapowiada kasację. Czy uważasz, że jest szansa, że uda się skazać właściwą osobę? Nie chcę już tutaj mówić, czy chodzi mi o Roberta J., czy nie. Czy jest szansa na to, że ta sprawa znajdzie taki finał, jaki powinna znaleźć, że osoba winna zostanie skazana? No, boję się, że te szanse się wyczerpują, też jeśli chodzi o procedurę prawną, ponieważ już był sąd, więc na przykład Archiwum X policyjne tego nie będzie mogło już dłużej prowadzić, bo sprawa jakby miała rozstrzygnięcie sądowe. Więc ewentualnie, jeśli tutaj... W kasacji Archiwum X nie ma prawa do powrotu do śledztwa? Wydaje mi się, że nie. Aczkolwiek nie jestem prawnikiem, więc tutaj trzeba byłoby się dowiedzieć już u fachowców. Dopiero jeśli by wyszły inne okoliczności, no to można rzeczywiście takie znowu postępowanie wszcząć. Więc ktoś, nie wiem, chyba żeby znaleziono resztę szczątków ciała ofiary. Gdyby ktoś się przyznał, gdyby to jakiś się nowy dowód pojawił, no to rzeczywiście można byłoby to jeszcze raz prowadzić. Ja się w ogóle też byłem trochę taki zaskoczony tym werdyktem sądu apelacyjnego, że zupełnie zostaje uniewinniony. Ja się zastanawiałem, czy nie byłoby bezpieczne dla sądu skierować do powtórnego rozpatrzenia na przykład, tak, żeby dokładnie jeszcze powtórzyć właśnie proces, nawet użyć tego argumentu, że ten pierwszy proces był niejawny, cały był utajniony, to zróbmy teraz to jawnie. No ale widać, na tyle ta apelacja wnikliwie to przeanalizowała, że tamten skład sędziowski podjął taką odważną decyzję, że właśnie z dożywocia, dożywotniego pozbawienia wolności, do niewinności. Do tak. niewinności. Niewykluczone, że zapowiada nam się kolejna bardzo głośna sprawa, w której nie wiemy, kto zabił, kto zawinił. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu. Wierzę, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Też bardzo dziękuję za zaproszenie i z chęcią pojawię się u ciebie jeszcze kiedyś następnym Trzymam razem. Trzymam za słowo. Dziękuję. Dziękuję.